Szanowni Państwo, ja przede wszystkim cieszę się, że mogę tutaj być. To kolejne wydarzenie w tym roku na osiedlu Łazek. Tutaj rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. Mieszkańcy, myślę, doceniają to, że władze Rada Osiedla tak aktywnie tu działa. Gratuluję tej aktywności, bo rzeczywiście mieszkańcy zasługują na to, żeby takie wydarzenia się tu odbywały. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, jest to wyjątkowa aktywność. Rzeczywiście bardzo dużo się tu dzieje, także życzę wszystkim miłej zabawy i gratuluję, że właśnie takie władze osiedla wybraliście, które tak aktywnie dla Was działają. Miłej zabawy życzę dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Pan Prezydent? Dziękuję. Szanowni Państwo, też mi jest niezmiernie miło gościć u Państwa na osiedlu. No pierwszy raz, bo też w nowej roli jestem, ale widzę, że Pani Przewodnicząca pogodę zamówiła na dzisiaj, bardzo ładna pogoda, więc impreza zapowiada się bardzo dobrze. Moc atrakcji to też taka ciekawostka, bo myślę, że nie było jeszcze czegoś takiego w Ostrołęce, że jest taki motyw przewodni tego festynu, tego spotkania, czyli motyw Dzikiego Zachodu. Widzę, że aktywnie krowa już jest dojona, byk jest też ujeżdżany, więc dzieciaki zadowolone i to jest najważniejsze. Dziękuję za zaproszenie, gratuluję pomysłu, no i życzę Państwu udanej zabawy do wieczora. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie Radzie Osiedla pod przewodnictwem Pani Przewodniczącej Natalii Kuskowskiej. Widać, że Państwo tutaj na osiedlu Łazek działacie od kilku lat. Jak się przejeżdża ulicą Padleckiego, Sierakowskiego, to widać, że co roku na jesieni działka tutaj przy ulicy Padleckiego tętni życiem. Gratuluję tych wydarzeń. Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego mógł dorzucić cegiełkę i wesprzeć finansowo tę imprezę. Udanej zabawy Państwu.